Ach, te codzienne obowiązki. Jak zmiana worka na śmieci. Pokażę ci, jak to zrobić, Kate. Może i wygląda głupio, ale założenie worka na głowę sprawi, że nie wypełni się powietrzem. Widzicie? Kolejny hak, który ułatwi wam życie. Fajne, co? Jak uniknąć sprzątania? Wystarczy zaczekać, aż mama wyjdzie z domu. No hej, Netflix! Kubełek popcornu to chyba zły pomysł na straszny seans. Teraz to będziesz miała sporo sprzątania. Czy ci się to podoba, czy nie? Gdzie pilot? Muszę wyłączyć te zombiaki. Uff, o mały włos. No nie, mama zaraz wraca, a ja jeszcze nic nie ogarnęłam. Może to mi się przyda. Zdalnie sterowane auto. O tak, już wiem, jak je wykorzystam, żebym nie musiała sama tego sprzątać. W tym prostym haku chodzi o przymocowanie szczotki do zabawki. O tak. Trzeba ją jeszcze zabezpieczyć opaską zaciskową. Bardzo mocno. I z drugiej strony tak samo. Może to trochę potrwać, ale będzie się opłacało. Gotowe. Odetnijcie jeszcze nadmiar. To się nazywa sprzątanie w nowoczesnym stylu. Zobaczmy, jak działa. Z taką pomocą wysprzątacie cały dom w mgnieniu oka. No i gotowe. Nieskazitelnie czysto. Teraz tylko opróżnić szufelkę i już. Prościej i szybciej się nie da. Dzięki za pomoc. Niby piękny i spokojny dzień, ale ster tagarów potrafi wszystko zepsuć. Niech to. Dlaczego nie pozmywałam tego wczoraj? Lepiej to ogarnę. Strasznie czasochłonne zajęcie. Ale jak już zaczniecie, to dosyć sprawnie idzie. Ostatni talerz. Uff, ale się zmęczyłam. I do tego zgłodniałam. Zaraz, co ja wyprawiam? Dopiero co zmywałam. Nie chcę już niczego brudzić. Jeśli potrzebujecie talerza, ale nie chcecie znów zmywać naczyń, wypróbujcie tę sztuczkę. Przykryjcie talerz folią spożywczą. I nałóżcie sobie to, na co tylko macie ochotę. Wygląda smacznie, prawda? Teraz możecie wcinać swoje ulubione dania i nie martwić się o zmywanie. A po skończeniu wystarczy wyrzucić folię do kosza. To o wiele łatwiejsze niż mycie naczyń. Możesz już wracać na swoje miejsce. Okej, jestem gotowa do wyjścia. Czapka na głowie, więc w drogę. Ale jak tu się wydostać z tego bałaganu? Wiedziałam. Kate, następnym razem użyj tej liny. Ha? Niby jak? Popatrz na mój plecak i pomyśl. Jezu. Plecak? Ach tak, już wiem. Od dzisiaj odkurzanie będzie bezpieczne. Przywiążcie linę do odkurzacza w ten sposób. A następnie załóżcie tak jak zwykły plecak. Koniec spotykaniem się o rurę. Widzicie? Czysta podłoga i żadnych wypadków. Dobra robota. Pyszne te chipsy. Co? Już koniec? No trudno. Niech to, ktoś musi w końcu wynieść te śmieci. Tylko dlaczego zawsze ja? Ale syf. Wow, sporo tu tych chipsów. Kurczę. Wynoszenie śmieci o tej porze roku oznacza grubą kurtkę, czapkę, rękawiczki i w ogóle. Ani mi się śni. Ale może się jakoś wymigam?
korzystając z tego taboretu. Wystarczy założyć na niego worek do góry nogami. To się nazywa sprytne odwlekanie obowiązków domowych. Nie wierzę, że minęły już 3 lata, odkąd jesteśmy z Kate przyjaciółkami. Wszystkiego najlepszego! Nawzajem, Lily. Żeby uczcić tę rocznicę, mam dla ciebie mały prezent. O, jak miło, dziękuję. Poczekasz chwilę z otwarciem? Muszę iść do toalety. Kurczę, kompletnie zapomniałam jej coś kupić. To się nie nada. Ale to tak. Potrzebuję tylko gumki do włosów. Jak zrobić prezent na ostatnią chwilę? Złóżcie ręcznik w ten sposób i zacznijcie zwijać go od dołu. Zatrzymajcie się w połowie. Zróbcie to samo z drugiej strony. Teraz złóżcie ręcznik na pół, jednocześnie go obracając. I przykryjcie nim spód. Powinien wyglądać w ten sposób. Załóżcie gumkę do włosów w połowie długości ręcznika i dwie recepturki na samej górze. Następnie przewiążcie wstążką, o tak. Coś wam to przypomina? Zgadza się, słodki i mięciutki miś. O, ale ładny. Kto by pomyślał, że to tylko ręcznik? O, wróciłaś. To dla mnie? Kochana jesteś. Uwielbiam go. Prawie tak bardzo jak ciebie. Czyżby Kate zamieniła się w małpę? Kto je tyle bananów? Ma apetyt. Hej, Kate, wróciłam z zakupów. O-o, Lily zaraz poślizgnie się o skórkę. Jak nic będzie bolało. Przygotuj się, Lily. No i padła. Uwaga na kaktusa! 1-0 dla banana. Kurczę, mocno się poobijałaś? Wszystko w porządku? Auć! Ukułam się. Trzymaj, to ci pomoże. Co mam z tym zrobić? A, już wiem! Mogę go podnieść przez skórkę od banana, zupełnie jakbym miała na dłoniach ochronne rękawice. Ten hak sprawdzi się również przy przesadzaniu. Koniec z ukłuciami! Cały i zdrowy. Śliczny jest. Przytuliłabym cię, ale sam rozumiesz. Jeśli też nie lubicie sprzątać, wypróbujcie te haki. I podzielcie się nimi ze znajomymi, których nie ciągnie do roboty. Subskrybujcie kanał One to Free Go na YouTubie, aby nigdy nie przegapić żadnego filmiku.